Q. Czyli kurier kulturalny. Uprzedzam od razu Państwa, że dzisiaj mówię do czerwonego mikrofonu, i to jest rzecz znacząca. Ten mikrofon jest rzeczywiście czerwony i bardzo dobrze, czerwony, kolor, kolor czerwony to kolor alertu. E, o jednej rzeczy tylko dzisiaj opowiem. Jedna rekomendacja, ale za to jaka? Proszę Państwa, e, książka Wincentego Łaszewskiego Niewidzialna wojna. To książka o której mogę śmiało powiedzieć ze swojego już dosyć długiego życia, że jest jedną z najbardziej niezwykłych książek, jakie w życiu wpadły mi w ręce. A biorąc pod uwagę jej rangę w kontekście tego, co się dzieje na świecie dzisiaj, jest to również jedna z, książ z książek z pewnością najważniejszych. Zdaję sobie sprawę, że niejedna osoba powie, że to jest po prostu... No, kwestia wiary. Albo się w to wierzy co pisze tutaj Łaszewski a albo się w to nie wierzy więcej. Czasami ma się po prostu ochotę pokręcić kółko na czole. Otóż nic z tych rzeczy, proszę Państwa. Tę książkę każdy, komu bliska jest sprawa świata, tego świata, w którym żyjemy, jego ostatecznego kształtu, e, wreszcie jego przyszłości, podobno bardzo już nieodległej, e, jeżeli chodzi o finał. E, Powinien tę książkę przeczytać, a gwarantuję Państwu, że jak się dojdzie do pewnych momentów, to potem już nie ma wyjścia. To się te książki już nie odłoży. E Podstawowe pytanie brzmi: czy żyjemy? Czy żyjemy e u schyłku, u schyłku czasów? E czy to, co, czego doświadcza świat? Czy to, czego doświadcza kościół Chrystusowy? E czy to są e znaki już ostateczne, czy jeszcze przedostateczne? E Kim jest papież Franciszek? Czy papież Franciszek jest yy, yy, nosicielem znaków, których do tej pory, yy, które do tej pory nie były dane żadnemu z papieży? Czy też jest po prostu yy, inny i może, i może nawet jest i wy, yy, wypadkiem przyprasy kościoła, kościoła Chrystusowego? To są proszę Państwa pytania bardzo wstępne. Dlatego, że tak naprawdę treścią tego wszystkiego, jakby dowodem, materią tej książki są objawienia. Objawienia, które, które były zawsze, ale których nasilenie się w ostatnim stuleciu, poczynając od Fatimy, a skończywszy na przykład na zamachu no Jana Pawła II, których nasilenie wskazuje, że to mogą być czasy ostateczne. E, objawianie się Maryi w tak nieprawdopodobny sposób, e, e, jej e, zapowiedzi, jej różne formy doświadczania tych wizjonerów, którym, tu, którym dane było e, tych, tych objawień doznać. To są, proszę Państwa, rzeczy, o których, jak to się mówi, ucho nie słyszało. Naprawdę. Naprawdę. Mam, mam nadzieję, że nie jestem tu odbierany jak jakiś histeryk, ale tak to, proszę Państwa, rzeczywiście wygląda. Powiem Państwu tyle. Na zachętę. Proszę wziąć tę książkę, odnaleźć fragment dotyczący zamachu na Jana Pawła II i przeczytać uważnie to, co się działo wokół miejsca, gdzie się to stało, wokół papieża. Bezpośrednio przed zamachem, w trakcie zamachu i po zamachu. Jeżeli powiem Państwu, że w tym czasie. W tych, w, tych, w tych dramatycznych minutach, kiedy e, ważyło się e, życie papieża e, Jana Pawła II, a tym samym niestety ważyło się życie świata, istnienie świata dalsze, e, miało miejsce zjawisko no, bez precedensu zupełnie zjawisko, które nazywało się spowolnienie czasu. Są tam przeprowadzane pewne analizy. I na przykład okazuje się, że to, co w normalnych, korzystnych warunkach przy ruchu licznym miejskim w Rzymie, przy permanentnych korkach i tak dalej, zajmowało na przykład 12 minut, tu zajęło 4. A gdyby papież zmarł, gdyby papież nie przeżył, co wedle zapowiedzi Maryi było rzeczą niemożliwą. To znaczy, on miał umrzeć, ale nie, on miał zginąć, ale nie umrzeć. Gdyby to prawdopodobnie nie rozmawialibyśmy tu już dzisiaj, nie byłoby nas, kto wie. A jeżeli byśmy byli, to być może w zupełnie innej rzeczywistości w takiej rzeczywistości, w jakiej żyją ludzie tkwiący głęboko w apostazji, w ciężkich grzechach, w krzewieniu, antywartości, tak zwanych itd. itd. Proszę Państwa, Wincenty Łaszewski, niewidzialna wojna. Ta wojna trwa. Nie mylmy tych rzeczy, a przynajmniej nie mylmy tylko w stu procentach, z wojną hybrydową. Bo szatan też toczy z Bogiem wojnę hybrydową, tylko to są zupełnie dwa, dwa pola walki. Tu idzie o świat nasz, a w walce szatana z, z siłami niebiańskimi idzie po prostu o wszechświat, o, 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 to, o to, po co świat został stworzony. Żeby na końcu, żeby ta pełnia czasów e, dotyczyła jak największej liczby ludzi. Wincenty Waszewski niewidzialna wojna. E, m, Złow... Bardzo koniecznie, bardzo dziękuję. Słowo o autorze? E, Wincenty Waszewski jest, e, no myślę, że można by to nazwać Kimś, kto jest specjalistą od objawień, który zajmuje się analizami objawień. Cała ta książka pełna jest e, nieprawdopodobnych analiz objawień: e, objawień afrykańskich, objawień polskich, objawień południowoamerykańskich. E, I tak naprawdę, oczywiście, e, wciąż punktem wyjścia dla nas jest, jest Fatima, drodzy Państwo. Jest tam również rozważana kwestia Medjugorja, która podobno znalazła już swój szczęśliwy finał pod tytułem, że objawienia w Medjugorju są rzeczywiście objawieniami maryjnymi, a nie szatańskimi, bo były też takie e, diagnozy, że to Szatan przebiera się za matkę boską, co miało już miejsce w przeszłości, proszę Państwa. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że mówię w biały dzień do ludzi, którzy e, e, są informatykami, inżynierami, technikami i, i, i może pomyślą sobie, że ten człowiek się jakoś chyba albo nie obudził, albo nie wyspał, albo się nie wytrzeźwią. Proszę Państwa, proszę do tej książki zajrzeć. Dziękuję bardzo a Wojciecha Piotra Kwiatka nie jestem pewny czy będzie można jutro spotkać na jarmarku w net przy miliplater 31 czy też nie tego jeszcze nie wiem natomiast wiem jedno że jeżeli się pojawię to z powodów towarzyskich. Ja się nie skarżę, ale ja już po prostu nie sprzedaję tam swoich książek, więc bardzo lubię tych ludzi, którzy tam przychodzą. Natomiast no, z tego, co się zorientowałem, to taką maleńką niedyskrecję popełnię. No, mam podobno być na jarmarku jubileuszowym, czyli za. nasze znaczy na jarmarku jubileuszowym Radia, czyli w następną sobotę. Kuku, czyli. Kurier kulturalny.